To co, kochanie, jedziemy coś zjeść? Ja albo nie? Kiedy wchodzicie do lokalu? Poprosimy stolik dla dwóch osób. Stolik dla dwóch. Ja, dla dwóch osób, ale się chyba siedmy oddzielnie, bo tak mnie znerwował, że zaro tego nie wyczynia. Kiedy kelner podchodzi zabrać talerz? Czy można to już zabrać? Nie, jeszcze będę jadł, dziękuję. Można to już zabrać? Ja, jakbyś był tak dobry, byś mógł mi ten szałot na wynos zapakować, to ja bym się to do królika wziął. Kiedy wyczekujesz swojego jedzenia? O, idzie pani z jedzeniem chyba. Ale jeszcze nie do nas. Idzie. Chyba strony podupiła. Gdy decydujesz, co wybrać w takim upale? Nie no, w taki upał to zdecydowanie lepiej zjeść coś fit. Czy to nie będzie pogoda decydowała o tym, co jem, nie? Kiedy mowa o dzieleniu się jedzeniem? Chcesz troszkę? A patrz się swojego talerza, ja? Kiedy decydujesz się na coś lekkiego? Pani co, myślę, że tak może coś lekkiego przy tej pogodzie, może jakiegoś łososia na sałacie i troszkę nawet więcej tej sałaty niż łososia. Wie pani co, tak przy tej pogodzie to ja myślę, żeby się tak zjadł coś lekkiego, rolada, kluski i no bez modrej kapusty, co by tak za ciężko nie było na tym talerzu, nie? Kiedy upominasz się o swoje? Przepraszam bardzo, bo ja zamawiałem frytki. Pamięta pani może o nich? Tak? Dobrze, dziękuję. Przepraszam bardzo, ale już 40 minut temu zamówił frytki, a ta baba zdążyła dwa razy rolada dostać, a jak ja sam przyszedł, to jej jeszcze nie było. No ja o pani godą. A co? Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybujcie i naciśnijcie dzwonek. Bo lepiej nacisnąć wcześniej niż później.